W ćwiczeniach WRZE 21 organizowanych na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko uczestniczy moduł GFV Szczecin. Jest to moduł międzynarodowy przeznaczony do gaszenia pożarów lasów z ziemi. I w chwili obecnej w ćwiczeniach tutaj na terenie CSWL Drawsko bierze udział 28 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 79 ratowników. Jakie przewidziano scenariusze, jeżeli chodzi o działania w tym terenie? Jako dowódca ćwiczących sił scenariusza nie znam, natomiast mogę opowiedzieć o tym, z czym wczoraj do późnych godzin nocnych się mierzyliśmy. Był to wielkopowierzchniowy pożar lasu w bardzo trudno dostępnym terenie, daleko od wody. I aby ugasić ten pożar, musieliśmy rozwinąć takie magistrale, czyli takie linie wężowe, którymi tłoczona jest woda. Te linie były rozwinięte na odcinku 3,5 km. I drugim z epizodów był wypadek autokaru z młodzieżą, która była ewakuowana z zagrożonego terenu. Ten pojazd uległ wypadkowi, mieliśmy 47 osób poszkodowanych, jednego ratownika, który pod wpływem emocji zasłał. Czy oprócz strażaków inne siły biorą w tych działaniach środki? Tak, oczywiście. W działania zaangażowane są siły i środki z Wojskowych Straży Pożarnych, tutaj z Oleszna, Delegatura Zachodniopomorska Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, pracownicy i żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, młodzież z Liceum Zdrawska Pomorskiego i Liceum z Kalisza Pomorskiego, która tutaj pełni rolę pozorantów i obserwatorów, oraz bardzo dużo innych instytucji, a w szczególności Wojska Obrony Terytorialnej, które oprócz tego, że ćwiczą razem z nami gaszenie tego pożaru i działania w związku z tymi zdarzeniami, z którymi musimy się zmagać, to oprócz tego tutaj nam temat logistyczny bardzo dobrze załatwiają, za co serdecznie dziękujemy. Witam serdecznie, młodszy kapitan Przemysław Wiedelski, komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Jesteśmy na ćwiczeniach WRZE 21. Proszę nam powiedzieć, jaki cel tych ćwiczeń, które odbywają się właśnie na naszych obiektach Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Celem ćwiczeń WRZE 21 jest koordynacja służb między Wojskową Ochroną Przeciwpożarową, Państwową Strażą Pożarną oraz wyjątkowo zaprosiliśmy Wojska Obrony Terytorialnej. Mamy na celu, naszym celem jest, żeby skupić wszystkie siły i środki i wypracować wspólne kombinacje. W mojej opinii wszystkie cele, które założyliśmy osobom ćwiczącym, zostały zrealizowane w sposób prawidłowy. Wydaje mi się, że na chwilę obecną koordynacja pomiędzy służbami jest na poziomie dobrym. Wiadomo, oczywiście zdarzają się pewne potknięcia, co ćwiczenia mają oczywiście wyciągnąć, ale lepiej, żebyśmy mieli takie problemy na ćwiczeniach, a nie w rzeczywistych zdarzeniach, co właśnie te ćwiczenia pokazują.